Wschód bardziej bliski, czyli wlok z krainy ojców. W tym roku przed wyjazdem na wakacje do Egiptu zapraszałem mojego znajomego przyjaciela, księdza, żeby pojechał ze mną, odmówił, zasłaniając się nie tyle brakiem czasu czy środków, ale tym, że nie chce pojechać do muzułmanów, chce się od nich trzymać z daleka i nie będzie im płacił za hotel, za podróżowanie i za obecność na ich ziemi. Nazywam się Przemysław Marek Szewczyk, jestem prezbiterem Kościoła Rzymskokatolickiego i zapraszam na vlog o Bliskim Wschodzie. Wschód bardziej bliski, czyli vlog z krainy ojców. Kiedy patrzymy na Bliski Wschód, widzimy dzisiaj przede wszystkim minarety i religię islamską, która sprzecza się między sobą, walczy i próbuje zaprowadzić szariat w całym tamtejszym świecie. To jest pierwsze skojarzenie, które mamy, kiedy myślimy o Egipcie. O Syrii, o Palestynie, o Iraku, Iranie i coraz częściej także o Egipcie. Jesteśmy głęboko przekonani w sposób naturalny, że Bliski Wschód jest muzułmański. Poniekąd jest to prawda i jest to rzeczywiście większość ludzi, którzy tam żyją, żyją pod islamem i ta religia kształtuje ich życie społeczne, ich życie osobiste i rodzinne. Natomiast nie możemy zapominać, że Bliski Wschód nie tylko był, ale i jest ziemią chrześcijan. Chrześcijan żyjących na Bliskim Wschodzie jest wcale mało. Są cały czas znaczącą mniejszością w Egipcie. Koptowie, o których słyszymy, to przecież jest społeczność chrześcijańska. W pewnej części, nawet zjednoczona z Rzymem, istnieje kościół koptyjsko-katolicki. W Syrii mamy wielu chrześcijan. W Iraku do tej pory była całkiem spora społeczność chrześcijan. Wojna, która rozpętała się kilka lat temu, spowodowała, że musieli stamtąd uciekać. Natomiast jest niezwykle ważne dla nas, chrześcijan Zachodu, żebyśmy nie pozwolili oddać ziemi Bliskiego Wschodu, ziemi naszych Ojców, ziemi naszego Pana Jezusa Chrystusa i uznać, że jest to ziemia muzułmańska. To jest ziemia chrześcijan. Tam żyli, są i będą chrześcijanie.